Żeby agresja rosyjska na Ukrainę po prostu poniosła klęskę, żeby Ukraina się obroniła. To jest nasz również polski interes, żeby do tego doszło. Według różnych szacunków dwa, w sumie wjechało 3 miliony ukraińskich uchodźców. Właściwie Ukraińcy w Polsce zostali wszystko, co ma obywatel Polski, że w żywotnym polskim interesie jest, żeby Rosja przegrała na Ukrainie. Amerykanie dlatego inwestują w tym momencie w Ukrainę dużo, żeby. żeby sobie oczyścić teatr działań z Chinami. I w ogóle to, że Ukraińcy się obronili, że podejmują równorzędną de facto walkę z armią rosyjską, to jest dla Amerykanów no po prostu gwiazdka z nieba. Ingratom nie zasłużył sobie na takich włodarzy, czy taką klasę polityczną, jaka nim rządzi. Dzień dobry, ja nazywam się Filip Waligórski i witam Państwa w naszym programie Po dwukropku. Naszym dzisiejszym gościem jest Robert Winnicki, poseł, prezes Ruchu Narodowego i lider Konfederacji. Dzień, Dzień dobry, dobry witam Państwa. Pośle. Zacznijmy od świeżej sprawy. Władze Lwowa zdecydowały się na odsłonięcie znajdujących się przy bramie cmentarza Orląt w Lwowie lwów, które były tam, można powiedzieć, zamknięte w, zamknięte w skrzyniach od 2016 roku. Co było co było odczytywane jako pewna prowokacja ze strony ukraińskich władz. Wowa Andrii Sadowej napisał w opublikowanym dziś wpisie w mediach społecznościowych następujący, następującą rzecz. Ta wojna pokazała, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Niech te lwy na polskich mogiłach wojskowych w Lwowie, które kiedyś były obiektem sporów i stały zakryte, staną się krokiem do ostatecznego pojednania i przebaczenia minionych krzywd. Czy myśli pan, że stosunki polsko-ukraińskie w wyniku tego, co się teraz dzieje na Wschodzie, mogą ulec, ulec jakiejś znacznej poprawie? Czy te, czy te rany, które, które są pomiędzy narodami, mogą zostać zasklepione tego typu działaniami? Znaczy gest jest dobry i potrzebny, to nie ulega wątpliwości. Wreszcie, można powiedzieć, szkoda, że trzeba było czekać tyle lat yy, i trzeba było aż agresji rosyjskiej na Ukrainę, żeby te w Lwowie zostały odsłonięte. Um, powiem tak przyjmuję ten gest za dobrą monetę natomiast on w, kwestii, w kontekście polityki historycznej on jest no, jednak gestem drobnym i, i tutaj dużo poważniejsze rzeczy mamy do jeszcze do omówienia bo pamiętajmy że rok 2022 został w obwodzie lwowskim ogłoszony rokiem Stepana Bandery czyli no, patrona ludobójstwa na Polakach w czasie II wojny światowej dokonanego przez OUN-UPA więc to nie unieważnia zasadniczych problemów, jakie mamy w polityce historycznej, tożsamościowej pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Niemniej jednak to trzeba traktować jako dobry gest. Pamiętajmy jednakowoż też, że na koniec dnia bieżące interesy gospodarcze, polityczne, bezpieczeństwa, militarne. W polityce państw mają jeszcze większe znaczenie niż kwestie tożsamościowe czy historyczne. No bo gdyby kwestie Historyczne były tak decydujące, to po roku 1989 w ogóle nie powinniśmy importować żadnych surowców z Rosji: tam, ropy czy gazu. Tak? No, no, tylko, że nie mielibyśmy ani ropy, ani gazu, bo nie było wtedy za bardzo alternatyw. Te alternatywy zostały były budowane w Polsce dopiero przez ostatnie kilkanaście, dwadzieścia lat. Tak? Więc, więc historia, tożsamość są niezwykle ważne, natomiast pamiętajmy też, że one nie wyczerpują jakby sensu, sedni. Na, czy całości stosunków między narodami. tak bym to powiedział. I tu, yy, i tu no też jest wiele jeszcze do zrobienia, tak, yy, jeśli chodzi o te, o te interesy. One dzisiaj w tej takiej euforii wojennej m, bardzo często m, mamy do czynienia z taką sytuacją, że są utożsamiane interesy polskie z Ukraińskimi, co nie jest prawdą. To znaczy, mamy szereg wspólnych interesów. Nadrzędnym interesem jest to, żeby e, Federacja Rosyjska była bliżej Uralu niż, e, niż e, Wisły, tak? Natomiast e, m, i żeby agresja rosyjska na Ukrainę po prostu poniosła klęskę, żeby Ukraina się to jest nasz również polski interes, żeby do tego doszło, ale nie mamy interesy sprzeczne, gospodarcze chociażby z, z Ukrainą, z Ukraińcami, I tego nie należy, nie należy o tym zapominać. Nie należy o tym zapominać, że wojna się kiedyś skończy, i pewne wspólne, ale i rozbieżne interesy pozostaną. Były premier, wi, były wicepremier i minister gospodarki, a obecnie prezes izby handlowej Polska Azja, Janusz Pichociński w kontekście właśnie toczącej się wojny na Ukrainie i od, odpływie do tego kraju ukraińskich pracowników proponuję polskiemu rządowi następujący następujący projekt otóż chcę sprowadzać pracowników z Azji Środkowej przede wszystkim z Uzbekistanu i Kazachstanu którzy według niego mieliby właśnie zapełnić tą lukę po Ukraińcach, którzy, którzy wyjechali. Jak ruch narodowy ocenia tego typu pomysły? Janusz Piechociński proponuje nam pójście drogą państw Europy Zachodniej. No, proponuje nam, żebyśmy do dużej, bardzo dużej, ogromnej imigracji, która w tym momencie jest jednak w Polsce, Właśnie się zgodzę, część pracowników ukraińskich wyjechała walczyć z Rosjanami, co jest ich narodowym obowiązkiem, ale no mamy według różnych szacunków dwa, w sumie wjechało 3 miliony ukraińskich uchodźców, mamy 2 miliony w tym momencie w swoich granicach, co najmniej 2,5 się szacuje. I szacuje e, i się również, że część z nich pozostanie w Polsce, tak? że część z nich, e, tym bardziej, że Polska bardzo hojnie przyjęła ukraińskich uchodźców bardziej hojnie niż w naszej ocenie powinno to mieć miejsce, dlatego że pomoc uchodźcom, która jest obowiązkiem zarówno moralnym, jak i prawnym jest czym innym niż dawanie e, praktycznie pełni praw obywatelskich po głosowaniem. No właściwie Ukraińcy w Polsce zostali wszystko. Co ma obywatel polski, poza możliwością głosowania w wyborach? To już jest bardzo dużo i to jest zbyt dużo w naszym odczuciu nie tylko ze względów ekonomicznych, finansowych, ale również ze względu takiego, że uważamy, że polityka migracyjna powinna być polityką bardzo ostrożną. Ja się zgodzę z tezą, że na przykład takie mniejszości jak ukraińska czy białoruska mają dużo większy potencjał asymilacji, integracji z polskim społeczeństwem niż na przykład pochodzący z Afryki czy z Azji imigranci w Europie Zachodniej. Po prostu to kwestia bliskości kulturowej, niczego innego. Ale to nie jest tak, że duże liczby w krótkim czasie daje się łatwo zasymilować. No to tak po prostu nie wygląda. No a to, co proponuje już Piechociński, tak, czyli sprowadzanie e, setek tysięcy czy milionów ludzi z Uzbekistanu, e, który bodaj ma około 30 milionów ludzi w tej chwili, populację rosnącą w 96% muzułmańską, w około połowie, jak pokazują badania, ta populacja muzułmańska opowiada się za prawem szariatu, e, 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 Uzbekistan i Azja Środkowa nie, jest, nie są kojarzone z radykalnym islamizmem, tak? z tym radykalizmem islamskim, który znamy z Bliskiego Wschodu. Niemniej jednak tam te kierunki również się rozwijają. Pamiętajmy, że największy zamach terrorystyczny w Szwecji, który miał miejsce kilka lat temu, został dokonany przez obywatela Uzbekistanu, który wjechał do Unii Europejskiej przez Polskę. Bo Polska jest od kilku lat najbardziej proimigranckim krajem, w Unii Europejskiej najwięcej wpuszczamy więcej niż Niemcy, dwukrotnie większe, wpuszczamy ludzi do Unii Europejskiej spoza granic UE. Więc to nie jest dobry kierunek. To nie jest dobry kierunek. Imigracja powinna być ostrożna co do liczb, imigracja, polityka migracyjna powinna być nastawiona na asymilację, czyli na to, żeby ci ludzie możliwie jak najszybciej stawali się zaznajomionymi w, w, z kulturą polską, z, z polskim z ustrojem, prawodawstwem, z zasadami, zwyczajami i tak to my jesteśmy gospodarzami na naszej ziemi i nie możemy dopuścić do tego, żeby powstawały takie strefy, jakie mają miejsce na przykład w Europie Zachodniej, strefy no-go zone, gdzie, gdzie policja nie może wjechać, czy straż pożarna, bo są zdominowane przez imigrantów zupełnie opcje kultury. Więc, więc jestem radykalnie przeciwny takim pomysłom, jak Janusza, Janusza Piechocińskiego. Uzbekistan to jest kraj już z innej strefy kulturowej, z zupełnie innej strefy kulturowej, i z tego będą duże problemy, jeśli, jeśli zrobimy to na masową skalę, tak jak to proponuje Piechociński. NATO ma zostać rozszerzone w najbliższym czasie o dwa państwa: o Szwecję i o Finlandię. I chciałbym w związku z tym zadać panu kilka pytań w jednym, można powiedzieć. Po pierwsze, no jak pan generalnie i ruch narodowy oceniacie tą decyzję? No ale tak szerzej, czy nie uważa pan właśnie, że ta tocząca się na Ukrainie wojna te, te ruchy właśnie państw nordyckich mogą, mogą pogłębić, mogą pogłębić taką mm, takie koncentrowanie się państw wokół pewnych dwóch bloków geopolitycznych, tak? tego, którego, tego który można określić tym tym europejsko-amerykańskim, -europejsko tak. Euroatlantyckim. Euroatlantyckim, no i drugim, i, i drugim euro, euroazjatyckim, skupiającym, skupiającym Rosję, Chiny, państwa Azji czy niektóre państwa Afryki. No pytam o to też w tym kontekście, że państwo, jako ruch narodowy, właśnie i Konfederacja od lat głosicie właśnie politykę wielobiegunową. I czy to nie będzie właśnie, czy, to, czy z tego nie wynikną tego typu problemy, że, no, że będzie takie, będzie takie, nie będzie przestrzeni tak, na tą wielobiegunowość? Powiem tak, patrząc z punktu widzenia polskich interesów, to przestrzeni do wielobiegunowości nie byłoby w ogóle, gdyby Rosjanie zwyciężyli na Ukrainie. Gdyby Federacja Rosyjska była w stanie grozić nam nie tylko z Kaliningradu, ale i z Białorusi, co już jest możliwe, ale jeszcze i od strony granicy ukraińskiej, to wtedy Polska byłaby postawiona niestety w bardzo bezalternatywnej sytuacji w takiej bezalternatywnej sytuacji, w której bardzo ciężko nam by było o asertywność, Względem dominacji niemieckiej w Unii Europejskiej, względem polityki amerykańskiej, która nie zawsze przecież jest zbieżna z naszymi interesami w NATO, tak. Dlatego powiedziałem na początku naszej rozmowy, że w żywotnym polskim interesie jest, żeby Rosja przegrała na Ukrainie. Dlatego, że Rosja przysunięta bezpośrednio do granic Polski, to Polska jeszcze bardziej wtłoczona. W, w dominację berlińsko-waszyngtońską niż jest to do tej pory. My potrzebujemy przestrzeni w tej części świata, w tej części Europy, w której funkcjonujemy, w Europie Środkowo-Wschodniej. I, I z tej perspektywy postrzegam sytuację jako korzystniejszą niż, niż tego się obawiałem na początku wojny. Znaczy fakt, że Ukraińcy się obronili, że Rosjanie ponieśli klęskę, to dodaje też. Dodaje też powiedziałbym, odwagi i poczucia pewności nie tylko Ukraińcom w moim przekonaniu. Dodaje to poczucia pewności całemu regionowi Europy Środkowo-Wschodniej, w którym pojęcia takie jak suwerenność, jak tożsamość narodowa, jak europejska tradycja kulturowa chrześcijańska no są jednak żywsze niż na zachodzie Europy. Dlatego uważam, że generalnie cała sytuacja z takiego geopolitycznego, makro punktu widzenia. No, raczej jest dla nas w tym momencie in plus, jeśli, jeśli ta wojna się nie rozleje, jeśli ta wojna e, rzeczywiście e, pokaże, bo pokazuje no, jednak słabość Rosji relatywną. Tak? Znaczy, zresztą Amerykanie dlatego inwestują w tym momencie w Ukrainę dużo, żeby żeby sobie oczyścić teatr działań z Chinami, tak? Znaczy przekleństwem, już rozważamy na tym poziomie globalnym, geopolitycznym, przekleństwem Amerykanów było to, była wizja, że muszą, będą musieli prowadzić na raz dwie wojny, pełnoskalowe. Na Bałtyku z Rosją która jest notowana jako druga siła militarna na świecie, pewnie po tym roku spadnie w rankingu. Chociaż oczywiście arsenał jądrowy ma, ma równorzędny z amerykańskim i to, to pozostaje. No i że musiał, będą musieli naraz Amerykanie się bić w obronie sojuszników europejskich pełnoskalowo z Rosjanami na Bałtyku i że to samo będą musieli robić na Pacyfiku. I to było zmura, bo oni wiedzą, że jakby przynajmniej amerykańscy eksperci tak twierdzą, że nie są gotowi do, do dwóch pełnoskalowych wojen, dzisiaj prowadzenia. Naraz. I w ogóle to, że Ukraińcy się obronili i że podejmują równorzędną de facto walkę z armią rosyjską, to jest dla Amerykanów no, po prostu gwiazdka z nieba. Oni teraz zainwestują dużo w Ukrainę, wyślą trochę więcej sprzętu do Polski, ale generalnie to jest zupełnie co innego z ich punktu widzenia niż konieczność angażowania tu pełnoskalowych sił morskich, lądowych i tak dalej. Oni teraz mogą dużo spokojniej patrzeć i obracać się w dalszym ciągu na Pacyfik. Persaldo w moim przekonaniu to, to mówię, to jest korzystne dla Polski i dla naszego regionu. Szwecja i Finlandia w NATO e, zdaje się, że też. To znaczy to my to w naszym interesie jest gra strategiczna z państwami bałtyckimi, gra geostrategiczna i militarna z państwami bałtyckimi, w którymi teraz będziemy w jednym sojuszu militarnym. Więc, więc moim zdaniem to per saldo powinno się Polsce opłacić. Oczywiście to wszystko zależy też od tego, jak Polska i polskie władze całą rzecz rozegrają. To jest inna sprawa. I tutaj taki daleko posunięty wasalizm kolejnych rządów w Warszawie, zwłaszcza obecnego wobec Stanów Zjednoczonych, no to nie jest rzecz nastrojąca optymistycznie, ale, ale jak mówię persaldo to co się wydarzyło, czyli osłabnięcie Rosji, wzrost siły tak naprawdę czy pewności siebie Europy Środkowej i wejście do tej gry militarnej bezpieczeństwa państw skandynawskich to moim zdaniem są dobre wiadomości dla Polski, bo nie są to już czasy w moim przekonaniu w czym powinniśmy się obawiać potopu szwedzkiego. Na koniec mam dla Pana jeszcze takie luźne pytanie, czy też no, kilka, kilka pytań. Na Pańskim Facebooku, na wydarzeniu, tak? Wydarzeniu dzisiejszego wydarzenia, można powiedzieć, czyli Pańskiego spotkania w Radomiu, opublikowano wpis który głosi, że od 2019 roku bywa Pan w naszym mieście co roku. No chciałbym w związku z tym zapytać, jak się Panu tutaj podoba w Radomiu? Czy, czy w ogóle się Panu podoba? Tak? I czy według Pana Radom jest miastem z jakimś potencjałem? Czy, czy, czy w Radom jest coś wyjątkowego może? No może Pan tutaj szeroko, szeroko się wypowiedzieć? W Radomiu mi się y, podoba zarówno miasto czy niektóre aspekty jego architektury, ale szczerze powiedziawszy najbardziej podobają mi się ludzie. I uważam, że potencjał ludzki, który tkwi w tym mieście, jest, jest jego główną zaletą. Poza tym, że jest to jedno z kilkunastu największych miast w Polsce. To, 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 to samo w sobie jest czymś. Nie podoba mi się to, że jest to miasto w moim przekonaniu słabo zarządzane i w ten sposób marnujące swój potencjał, ale zacznę od tych pozytywów jednak. A może na odwrót, może lepiej zacząć od, od, od negatywów. To zacznę od negatywów, żeby skończyć, żeby puenta była, była pozytywna. Z negatywów, no, na przykład w zeszłym roku podejmowałem taką interwencję, pytając, co ty z tym centrum sportowym, które w bólach się rodzi w Radomiu. I prezydent Witkowski, albo któryś z jego urzędników, już nie pamiętam, kto tam odpisywał, kto był podpisany pod tym pismem podczas mojej interwencji, którą, które składałem i dostałem na niego odpowiedź. Odpisali mi, zdaje się, że bodajże do końca zeszłego roku ta inwestycja miała być ukończona no a na pewno miała być ukończona do terminu, który już minął. O tak, powiem. Na pewno rozmawiając w maju 2022 jestem pewien, że minął już termin, który mi, wyznaczyli, który mi napisali, że jest wyznaczony na koniec inwestycji. No i to było kłamstwo. No, znaczy, jakby albo nie wiedzą, o czym piszą, albo, albo kłamią, bo, bo, bo rzecz się nie spełniła. Mamy całe historie z lotniskiem w Radomiu mały więc stadion, lotnisko i tak dalej. No, to jest jakieś takie poziomy nieumiejętności, więc ja bym powiedział, że. Radom trochę nie zasłużył sobie, w moim przekonaniu, jak oceniam ludzi, miasto i tak dalej. Radom nie zasłużył sobie na takich włodarzy czy taką klasę polityczną, jaka nim rządzi. Może to surowa ocena, ale, ale taką mam ocenę. A muszę powiedzieć, że znam ludzi, którzy, chociażby tutaj z grona Konfederacji, z którymi się bardzo dobrze współpracuję, którzy są jakby mają potencjał. Jest kolega Rafał Foryś, który tutaj organizuje. Aspekt, zwłaszcza żywieniowy, dotyczący rolnictwa, dotyczący współpracy konsumentów i producentów. Jest nasz bezpośredni współpracownik z Zarządu Ruchu Narodowego, Marek Szewczyk, który jest skarbnikiem naszego zarządu, a jednocześnie jest człowiekiem, który zaprezentował coś unikatowego w debacie, która teraz się toczy na temat sądownictwa w Polsce poprawkę bardzo sensowną, rewolucyjną. Tak naprawdę całą tą dyskusję o, o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo Mecenas Szewczyk zaproponował po prostu, żeby skończyć sytuacją, w której sędziowie sądzą sędziów, w której kasta sama siebie e, ocenia i w zamkniętym gronie kolega-kolegę wydaje wyroki, tylko zaproponował bardzo sensowną, dobrze rozpisaną poprawkę, e, która do tych ustaw, e, które... które Teraz toczy się dyskusja w parlamencie, która zakłada, że ławy przysięgłych, złożone z ławników, których wybierają rady gmin, kilkadziesiąt tysięcy radnych w skali kraju wybiera tych ludzi, więc to jest to bardzo demokratyczne i bardzo oddolne, żeby ławy przysięgłych sądziły sędziów, wydawały, po prostu decyzję, czy sędzia jest winny, czy niewinny w profesjonalnym przewodzie sądowym. Moim zdaniem to jest jeden z takich no, dobrych postulatów, dobrych projektów na to, co można zrobić z tym patem w sądownictwie, który obecnie mamy, jednocześnie na który ani centrolewicowa opozycja, ani Lewica, ani Platforma, ani PIS, ani Solidarna Polska, ani prezydent, nikt na to, nie chcę powiedzieć, że nie wpadł, pewnie wpadli. Nie chcę tego zrobić, bo każdy chce, żeby ich sędziowie sądzili tych drugich sędziów. Na to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby skończyć właśnie z taką manierą, że nasi wasi. Chodzi o to, żeby czynnikowi społecznemu, oddolnie wybieranemu, oddać sądzenie sędziów, a nie żeby sędziowie siebie nawzajem sądzili. Więc to tylko dwa takie przykłady ludzi z potencjałem wywodzących się z ziemi radomskiej. Którzy działają na przykład w strukturach konfederacji. Są, jest ich mnóstwo i jest ich dużo więcej też, też poza strukturami. Nie twierdzę, że wszyscy sensowni ludzie z radomia i okolic są w konfederacji, ale spora część moim zdaniem. I, i w ogóle zapraszam do tej działalności tutaj. Ale myślę, że to jest największy potencjał, i myślę, że jeśli radom i jakby radomska. Spo Społeczeństwo Radomia i Ziemi Radomskiej zdobędzie się na wysiłek polityczny, samoorganizacyjny, żeby, żeby mieć lepszych wodarzy, to i miasto, jak mówię, jedno z większych w Polsce, będzie, będzie no, rosło w siłę. Dziękuję panu za miłe słowa o naszym mieście, a także za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był prezes Ruchu Narodowego, poseł na i jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do obserwowania naszych profili na Facebooku, YouTube, Spotify, Instagramie i Twitterze.